Cześć, ja moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Oceniam Wasz Sprzęt. Odcinek już 53, bardzo się cieszę, że ostatnie tak Wam się podobały i licznie oglądaliście oraz komentowaliście. Jeżeli byście chcieli wystąpić w serii, to koniecznie sprawdzajcie opis, bo tam macie maila, na którego przesyłacie kolejne zestawy do tej serii, aby ta seria wiecznie trwała. Lecimy więc do odcineczka i omówimy sobie standardowo trzy zestawy komputerowe. Lecimy! Tak więc przechodzimy do pierwszego zestawu, który to podesłał Macu. No i sami zobaczcie, że tutaj mamy na samym biurku naprawdę sporo, sporo rzeczy. Przede wszystkim mamy dwa monitory fajnie podwieszone. Do tego. do tego, mamy tutaj chyba biurko elektryczne, tak na pewno mam biurko elektryczne, dwie myszki, pewnie pracujesz na wielu sprzętach oraz monitory, audio, mikrofon, no jest tu naprawdę sporo sprzętu, jakieś sprzęty pomiarowe, interfejs audio, więc no, rozbudowany setupik tutaj się znajduje. No co my tu mamy dalej? Z jednostka centralna, o której wspomniałeś i Wnętrze i jednostki. No tutaj szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o to jak ona się prezentuje w środku. No to jest naprawdę sporo upchane i szczerze powiedziawszy nie wiem czy nie weszło ci, czy o co tu chodziło, ja bym to Aio dał zdecydowanie na top. Raz, że miałoby więcej miejsca właśnie tutaj z frontu, żeby sobie fajny airflow zrobić na kartę czy na same dyski, tak no, no szczerze powiedziawszy nie wiem co tu nie poszło nie tak. Może ta chłodnica okazała się za gruba, ale ten Big white z reguły pomieścił 360 na topie, bo tu widzę, że raczej jest 360 no, sporo dysków HDD jeszcze tutaj masz, ja bym się mocno u ciebie zastanowił nad tym, czy by jakiegoś NASA po prostu nie yy, strzelić albo po prostu zrobić dysk zewnętrzny, yy, sieciowy, tak? Nie musi to być konkretnie nas, dość drogi, ale są takie casey, gdzie wsadza się kilka dysków i tyle. Yy, mimo wszystko cable management nie nazwałbym tutaj zbytnio yy, nam plus, dużo do poprawy, jeżeli chodzi o cable management. No i tak według mnie to iOS zdecydowanie raczej na top. Jeżeli wejdzie, jeżeli... Coś poszło nie tak z umieszczeniem tego AJO na topie, no to koniecznie zostaw komentarz pod tym filmem. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. I ogólnie, z racji tego, że komputer stoi na podłodze, widać, że mocno się w nim kurzy, co na pewno nie jest in plus, jeżeli chodzi o żywotność i długowieczność takiego komputera. No, oczywiście, chyba, że będziesz go często przedmuchiwał, no to wtedy nie ma myślę najmniejszego problemu. Samo stanowisko, jak sami widzicie, jest bardzo obszerne. A teraz lecimy do tego, co znajduje się w tym stanowisku w środku. Może jeszcze chwila do tego, żeby wam powiedzieć. Co tutaj mój widz Matsu Prywatny Marcin właśnie napisał? W planach jest oczywiście zmiana: może Intel, może AMD, w zależności co będzie bardziej opłacalne. Kompletowa jest zestaw w 2022 roku, także już chwilę temu. A przejdźmy więc teraz do tego, co się w tym zestawie dokładnie znajduje. A więc tak, mamy Intel Core 7 12700K, płyta z Z690 TAF Gaming. E, pamięci mamy tu 64GB, moi drodzy DDR4 w dwóch kościach, więc no jest naprawdę kozacko. E, do tego dysk Aorusa, no ten dysk, co tak średnio bym powiedział. E, pewnie nie masz z nim najmniejszych problemów, ale król celności to to nigdy nie był. Jeżeli chodzi o dyski, no to tu szaleństwo jest konkretne. Mamy 10TB nośnik. E, jako systemowy stawiam i 3 razy 4 terabajty. No grubo, grubo, bardzo, bardzo grubo, jeżeli chodzi o dyski. Ta płyta ma aż 4 złącza, że tak powiem, M2, aż zaraz się sprawdzimy. No i do tego cztery dyski po 4 terabajty WD-RED, No grubo. A, aha, dobra, już wiem dlaczego AIO jest na froncie, moi drodzy, bo to nie jest Arctic Liquid Freezer 360, tylko 420. No to żeś, panie, poszalał. Czy to było sensowne? No, ta 360 też by schłodziła 12700K i to myślę, że bez większego problemu, a jednak weszłaby Ci na top i mógłbyś sobie lepiej zaaranżować mm, całościowo zestaw komputerowy. Mm, tutaj masz KVM, -a, widzę. Najprawdopodobniej to jest, nie znam tego dokładnie modelu, ale najprawdopodobniej jest to KFMIC do przełączania się między komputerami. To wiem, co to jest, kolega to używa. Naprawdę świetna sprawa, ale widać, że pracujesz kreatywnie, bo ten zestaw jest, no nie z przypadku wybrany taki, jaki jest. Obudowa Silent Base 802. Ogólnie zestaw tutaj wyszedł się 15 tysięcy i jak najbardziej jest to uzasadniona cena, biorąc pod uwagę to, do czego Potrzebowałeś ten zestaw komputerowy. Przejdźmy więc teraz do. Jeszcze raz wyglądu i ocenimy finalnie Twój zestaw komputerowy. Tak więc, opłacalność. Moim zdaniem, tutaj, jeżeli chodzi o stricte opłacalność i biorąc pod uwagę to, do czego ten komputer wykorzystujesz, to jest naprawdę dobrze, bo nie ja mamy tutaj top of the top komponentów, a jednak zachowujemy maksymalną wydajność względem swoich potrzeb. Więc tutaj, pod kątem opłacalności, dałbym jednak takie 4.0. I do tego wszystkiego, poprawne złożenia, no to myślę, sami tu widzieliście już, jeżeli chodzi o samą jednostkę komputerową. No i ja bym to tak pozmieniał, że jednak trochę lepiej by to wyglądało, więc ta poprawne złożenia u mnie tutaj zasługuje na takie 2,5. No i wygląd. Nie obraź się, ale szału dla mnie to nie robi. Więc wygląd takie 3,5. Finalna twoja cena to jest 3,33. No i. To właśnie się gdzieś tak składa, moim zdaniem, bo mamy tutaj bardzo rozsądne komponenty, bardzo wydajne, ale zarazem nie ma jakichś wodotrysków, nie ma tutaj czegoś, co by było ultra wow, jest to do bólu poprawne, ale dla Ciebie liczyła się funkcjonalność, no i to, żebyś mógł wsadzić przede wszystkim do tego komputera chociażby taką ilość dysków pod swoją konkretną pracę, którą wykonujesz. Tutaj widzę jakiś kod, więc może jesteś po prostu programistą. Nie wiem, pochwal się po prostu w sekcji komentarzy. Jeżeli oczywiście chcesz, czym się zajmujesz przy tak rozbudowanym stanowisku komputerowym, bo myślę, że nie tylko ja, ale też widzowie są niewątpliwie bardzo ciekawi. Przechodzimy więc do drugiego już stanowiska na dzisiaj. Stanowisko podesłał Marcin i tutaj mamy zdjęcia z przed upgrade'u i po upgrade'ie, co bardzo, bardzo jest fajnym porównaniem. Teraz widzicie właśnie przed upgrade'em to stanowisko komputerowe. no Nadal moim zdaniem robi niezłe wow to stanowisko komputerowe. Zobaczmy jak będzie po upgrade'ie. Tutaj mamy samego PC-ta. No szacun za to jak to wszystko wygląda, bo kurczę, no tutaj tutaj jest doinwestowane srogo. Mam jakieś dwa w ogóle dedykowane ekraniki do podglądów parametrów na twoim komputerze. Do tego jeszcze to iOs, z LCD Game, no robi to wszystko piorunujące wrażenie. No i zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Mamy tutaj wentylatory Najprawdopodobniej, bo już nie pamiętam dokładnie opisał, ale najprawdopodobniej od Realni te, właśnie z łączeniem magnetycznym i przepięknym podświetleniem. I no to ja osobiście, no mi się nie podoba to, jak jest wykonane, ale no jak wszystko w kablach RGB, to wszystko, nie? To złączę do karty graficznej z racji, że tutaj jest tak ucięte. Moim zdaniem mało estetycznie to wygląda, ale ok, rozumiem. Tutaj jednak musiało to wyglądać wszystko pod kolor i być spasowane, że tak powiem, do całości. Mamy nanolify, czy też podróbkę, nieważne, ale ten trójkąty na ścianie robi to naprawdę robotę i wygląda dużo lepiej niż tak jak było wcześniej. Trzy monitory zamieniłeś na jeden. No, ciekaw jestem, jak Ci się to spisuje. Szczerze i tak, uważam, że pewnie przestrzeń robocza była większa na trzech, aniżeli na jednym, ale no, estetyczności na pewno nie można odmówić takiemu jednemu wielkiemu monitorowi zamiast trzech, powiedzmy to, pojedynczych, tak. Więc pod tym kątem, tutaj, jak najbardziej duży plusik. Reszta, no to na biurku masz sporo, ale no używasz sporo rzeczy, i mimo, że jest sporo, to wszystko jest to bardzo ładnie, schludnie tutaj zagospodarowane. No, w nocy to stanowisko robi duże wow. To biurko też jest przeogromne, widać, bo naprawdę te kawał blatu. i sam komputer bez RGB. No, uwierzcie mi, jak komputer bez RGB wygląda już naprawdę bajeracko. To, jak sami widzieliście wcześniej, podświetlony wygląda po prostu obłędnie. Sprawdźmy więc, co masz w środku. Eee, dawno cię nie było. Chciałem pokazać, pokazać moim widzom swój setup. No i właśnie lecimy. I 9-13-900k, cholernie się grzeje. No co ty? No, to było logiczne, że wyżołowana i 9-13-900k. Niewątpliwie będzie się grzać i tak też jest. MSI Z790 Ace, no ta płyta to jest naprawdę wypas. Taki ja nie mogę. Jedna z najlepszych płyt, jakie możecie w ogóle kupić na rynku, i tutaj naprawdę, naprawdę nie było poszczędzone na mobasku. Więc szacunek za tak drogą płytę, ale też wypasioną. Co dalej? Nvidia RTX 4090 Supreme X Liquid genialna i cicha karta. I absurdalnie droga, to na pewno, ale no tutaj, no jeżeli chodzi ogólnie o to, jak ta karta się prezentuje, no to zdecydowanie jeden z najlepszych produktów na rynku. Co dalej mamy w tym zestawie? Wentatory Lialni AL120, okablowanie Lialni Streamer Plus V2, pamięci 48 GB? No ciekawa wartość. Corsair Dominator Titanium 7200 MHz cel 36 No niezłe potwory. No tutaj ten zestawik jest naprawdę kozacki. Chłodzenie od Corsarza z wyświetlaczem. Dyski mamy 3, łącznie 5 terabajtów. No i zasilacz Sonic Prime TX 1000W 80 plus Titanium. Wow, naprawdę, naprawdę kozak. A monitor Samsung Odyssey G9 OLED. No dobra, nie czepiam się. To była dobra zmiana. Zazdroszczę OLEDzika jako monitora daily. Myślę, że na pewno jesteś z niego zadowolony. Jeśli nie oglądasz, to pochwal się jak Ci się gra, pracuje, co tam robisz na monitorze OLEDowym. I jeżeli chodzi o resztę, no to że tak powiem widzicie właśnie teraz na swoich ekranach. Przechodzimy więc do oceny. Opłacalność myślę, że się spodziewacie, tutaj będzie sroga jedynka, ale naprawdę no nie mogę dać nic innego za tak wykokszone po prostu w kosmos już podzespoły. No przecież ten komputer kosztował niezłą fortunę, myślę, że naprawdę gro ludzi w tym kraju jeździ tańszymi samochodami niż ty masz samą jednostkę centralną, nie wspominając o całym setupie, czyli biurko, ściana, monitor, to jest obłęd, tak? Tutaj... Jeżeli byśmy to zsumowali, to byłaby naprawdę okrągła sumka, ale no ja nie zazdroszczę, ja się cieszę, że wy takie zestawy macie i oby coraz więcej ludzi mogło sobie pozwolić właśnie na takie ultimate maszyny i też takie ultimate stanowiska komputerowe. Opłacalność już mówiłem, to teraz poprawność złożenia piąteczka. No naprawdę, tutaj jest dopieszczone do każdego cala: każdy przewodnik, zarówno w komputerze, jak i poza nim, ma swoje miejsce. Wszystko jest zrobione na super clean looka. Aj, pięknie, pięknie, naprawdę pięknie. Jeszcze raz gratulacje za to stanowisko. Wygląd? Myślę, że się domyślacie, no nie mogło być inaczej. Piąteczka. I tutaj wyjątkowo się nie czepiam o powieszenie monitora, bo sami doskonale wiecie, że takie monitory naprawdę ważą no niemało. I powieszenie go do biurka mogłoby się skończyć pewnie uszkodzeniem blatu, a powieszenie do ściany, no też nie za bardzo tutaj się to da zrobić, bo mamy tuż za monitorem jakieś panele, czy to są panele akustyczne, czy to jest tylko panel ozdobny, nie wiem, ale no też nie za bardzo gdzie dałoby się to zrobić. A sama podstawa od tego monitora nie zajmuje dwóch hektarów kwadratowych, dlatego się bardzo nie czepiam. Gdyby to była podstawa jakaś taka na bazie trójkąta, których nienawidzę po prostu, które zajmują strasznie dużo miejsca. No to bym kombinował, ale tak to nie. Finalnie twoja ocena wynosi tylko 3,67, ale myślę, że doskonale wiesz, że no z racji tej opłacalności no nie mogło być więcej. Dlatego zrozum, że w najważniejszych w sumie kategoriach wypadłeś najlepiej. Raczej z opłacalnością twoje komponenty mają niewiele wspólnego, ale nieważne. Ważne jest to, żebyś ty był zadowolony. A jeżeli masz takie komponenty, no to inni gracze mogą, powiedzmy, pozazdrościć, ale tą zdrową zazdrością. Nie zazdrośćmy nigdy nikomu chorobliwie, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Przechodzimy więc do ostatniego zestawu na dzisiaj. I ostatni zestawik jest to biała maszyna od pana Pawła. Naprawdę tutaj mamy na grubaśnie, jeżeli chodzi o biel. Znowu mamy wentatory od Lianli. No, ja je uwielbiam. Skrzyneczka to jest chyba też lialni i streamery już wiemy, że to też są lialni. Znowu mamy nagrubaś, jeżeli chodzi o Aje, o płytę, o wszystko, komputer złożony z najwyższą starannością, to trzeba przyznać wam, moi drodzy. I szczerze powie, znowu będzie ciężko to ocenić. <laughs> nie wiem. Który, szczerze, ja na przykład miałem ogromny problem, który z tych dwóch PC-ów wybrać. Bo nie wiem, który mi się bardziej podoba. I ten i ten jest piękny. Ten jest biały, no mega dobrze złożony, ma super clean look. Jest turbo poprawnie wszystko tutaj poskładane. No ale z drugiej strony, ten jest taki powiedzmy, monochromatyczny. Tamten był bardziej RGB, tamten na pewno był droższy, ale czy był lepszy? To się zaraz okaże. No Jeżeli chodzi o całe stanowisko, no to zdecydowanie tam to wygrywa, tak, bo tutaj mamy naprawdę wypasioną jednostkę komputerową, ale no monitor już nie jest aż tak wypasiony. klawiatura, myszka, reszta peryferiów wiadome też nie. Ale z drugiej strony to biureczko jest naprawdę malutkie i to też się chwali, ale no jeżeli możesz, to zdecydowanie bym tutaj podwiesił monitor, czy to do biurka, czy to do ściany. Nie wiem, czy to biurko nie jest elektryczne, czy nie. Jeżeli jest, to do biurka. Monitor bym jak najbardziej podwiesił, bo aż się prosi. Lecąc dalej, nie mam więcej zdjęć, więc lecimy teraz do omówienia tego, co masz w środku w swoim komputerze. No i tutaj mamy tak, płyta główna Z790 Aero G, karta graficzna Gigabyte RTX 48 Super Aero, pamięci Dominator Platinum 6400 MHz 32 GB, dyski na bogato od Samsunga, procesor 13700KF, chłodzenie Kraken Elite, obudowalnialni tak jak myślałem, zasilacz od MSI, do tego streamery właśnie do zasilania karty oraz płyty głównej od Lialni, wentylatory Lialni oraz monitor Asus ROG Strix 32,4KiP 160Hz. Nice, naprawdę, naprawdę super monitorek. Klawiatura i myszka od ROG, nawet nie zauważyłem szczerze powiedziawszy, że to są od ROG. Myślałem, że to są jakieś dużo gorsze sprzęty, no to nie, no tu peryferia masz naprawdę spoko. Ale no cóż, naprawdę tak jak pytałeś na końcu, czy po raz kolejny coś udało Ci się fajnego i wydajnego, no jak najbardziej Ci się udało coś fajnego i wydajnego złożyć i szczerze powiedziawszy ten zestaw jest przepiękny, no myślę, że tutaj jak dobrze pójdzie to wyląduje na miniaturce, ale to okaże się w późniejszej części jak już będę składał sam materiał i to przechodzimy więc do oceny Upłacalność tutaj no jest lepiej, jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o upłacalność, to nie powiem. Taką dwójeczkę można dać za upłacalność, bo mamy tutaj złożone mega, mega podkolor ale jednak nie mamy tych topowych części, więc ta upłacalność była zdecydowanie lepsza. Choć nie ukrywam, że wentylatory, streamery, robudowa, no to tutaj było sypnięte sporo grosza tylko po to, żeby to fajnie wyglądało. Ale ja uwielbiam takie konstrukcje, które zarąbiście wyglądają, dlatego Właśnie nie czepiam się. Lecimy więc do poprawności złożenia. No, myślę, że się domyślacie. Piąteczka i za wygląd również piąteczka. Tak jak mówię, nie jestem w stanie zdecydować, który zestaw mi się bardziej podoba. Czy ten, czy poprzednie stanowisko komputerowe. Najchętniej wziąłbym po prostu oba. Dlatego oba uzyskują 5-0, jeżeli chodzi o wygląd. Finalnie twój zestaw będzie troszeczkę wyżej, jeżeli chodzi o w tą średnią ocenę i tutaj wychodzi mi równiutkie 4.0. Natomiast doskonale wiecie, że ta średnia ocena to jest jednak wypadkowa tej opłacalności, a ona w przypadku tych topowych jednostek będzie zaniżała tą średnią, więc jak najbardziej się nie przejmujcie tym, tylko podsyłajcie do mnie kolejne zestawy, aby mógł ocenić, czy przede wszystkim poprawnie złożyliście swoje komputery. No nic, moi drodzy, w tym materiale to było na tyle, ja Wam gorąco dziękuję za uwagę, do samego końca, podsyłajcie jeszcze raz kolejne zestawy na chemik5656.com, czekam na wszystkie propozycje komputerów, jakie ostatnio składaliście albo posiadacie, wraz z opisem oczywiście, co tam w środku macie, natomiast w tym filmie to było na tyle, jeżeli Wam się podoba, będzie mi niezmiernie miło, jak zostawicie po sobie łapę w górę, subskrypcję na tym kanale, to by nie ominęły Was kolejne filmy, ale ja się już z Wami będę żegnał, Mówi Chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.